Wszyscy z niepokojem obserwujemy sytuację, jaka ma miejsce w Ukrainie. Bestialski napad Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo do niedawna wydało nam się czymś niemożliwym. Dzisiaj wiemy, że szaleństwo jednego człowieka może doprowadzić do kryzysu na niespotykaną skalę. Z całych sił solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i dzielnymi osobami walczącymi o niepodległość swojego kraju. Wysyłamy nie tylko pozytywne myśli i słowa, ale włączamy się w różne akcje charytatywne i pomocowe. W sposób szczególny przyglądamy się i wspieramy działania na rzecz mniejszości LGBT, która także zmuszona była opuścić swój kraj. Dodatkowe słowa otuchy kierujemy do rodzin dziesiątek osób pochodzenia ukraińskiego, które dziś i przez ostatnie lata współtworzą sukces programu i perfekcyjnie zaprasza na drinka. Pamiętajcie, możecie na nas liczyć. W natłoku tych złych informacji, negatywnych przekazów i obrazów wojennych chcemy jednak spróbować dać wam chwilę odpoczynku, wytchnienia. Być może nawet sprawić, że na te 60 minut nie będziecie myśleć o tym, co dzieje się w Ukrainie. Chwila odsapnięcia, oderwania się od tego, co straszne, może być dla was okazją na zebranie sił i wytrwałości do dalszej pomocy i walki. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Dlatego jak co tydzień zapraszam was serdecznie na jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. Każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, minęła 22 i to tak dosyć niedawno w sumie, więc mamy opóźnienie bardzo niewielkie wyjątkowo. Zapraszam serdecznie was na jej perfekcyjność, zapraszam na drinka. Ja tu siedzę jak zwykle, ty jest programu na program, to wszyscy wiedzą, ale ze mną szczupły, bardzo szczupły, Szymon Majewski. Tak, ja przyznaję się do tej szczupłości. Czekaj, najpierw nie będą brawa dla gościa. Że jesteś, to dzięki za to. Właśnie. Cześć, dzień dobry, jak miło mi. Widzisz? Ja tak z natury jestem, tak? Szczupły, natomiast trochę mnie, też chyba moje to ADHD odchudza, ale też jestem z takiej linii szczupłej mojej rodziny, z taką lekką, już tak z miłością do sportu chyba, bo tam ojciec zabiegał za piłką. Ci tacy bardziej przysadziści to troszkę od strony mojej mamy, czyli mój dziadziuś, tak, a tam ta linia ojca to są ci chudzi. Co ciekawe, oni, to jest rozległa rodzina, w ogóle częściowo z Białorusi, z lat, w latach tam, znaczy XIX wiek, jakaś tam polska historia, tak. I tutaj się gdzieś osiedlili, tam Mszczonów, okolice i co ciekawe, że oni zauważyli, że ten Majewski z telewizji to jest chyba ktoś od nich, że to jest z tych Majewskich, tak, po moich ruchach, wiesz, czyli po moim takim kiwaniu się i to, okay. I rzeczywiście, to ciekawe, że jak wiesz, silne są geny, co jest w genach, ponieważ pojechałem jakieś tam z 10 czy tam z 15 lat temu na zlot tychże właśnie Majewskich. Super. I nagle spotkałem, wiesz co, 60 kiwających się tak samo i chudych jak ja, wiesz, jakichś takich nadaktywnych, wiesz. I moja żona, jak wracaliśmy potem, to powiedziała: Matko Święta, co to są geny? Nie, to jednak nie. I ona, wiesz, ona jest mną zmęczona. No to myślałem, że nagle zobaczyła takich, wiesz, 60, wiesz, pań i facetów. Szaleństwo. To jest niemożliwe. Szaleństwo. Więc wiesz, się utarło, że moglibyśmy napędzać jakąś tam elektrownię. Więc dlatego te kilogramy ze mnie schodzą, wiesz, także trochę. I też dlatego, słuchajcie, bo rozmawialiśmy, Szymon dzisiaj zdecydował się nie pić alkoholu, zdecydował się na kaweli tylko i wyłącznie. Ale z miodem. Ale z miodem, czyli jest odrobina szaleństwa. Gwiazdorski, wiesz. Ja sobie pozwolę zrobić drinka oczywiście. Rób, proszę bardzo. Ale powiedz mi tylko, co, tak w ogóle alkoholu nie za bardzo? To nie lubisz? Nie, tak, czasami tak, ale jestem taki raczej... ekonomiczny. To też jest z kolei, tak, to jest jakoś tak, że alkohol zagładą narodów, dziadziuś, takie hasła. Gdzieś jest w ogóle takie graffiti na Woli czy gdzieś
właśnie, że alkohol zagładą narodów. Często tamtędy przejeżdżam, więc może mi się to jakoś ustaliło. Druga rzecz zawsze i chyba harcerstwo. No właśnie, bo ty byłeś w harcerstwie. Kto w pewnym momencie wstąpi do harcerstwa, wiesz, założy finkę, krótkie spodenki i zacznie biegać po lesie, no to jednak, a tam jest, wiesz, że Warcaby, nie, ale przepraszam, ale wszystkie gry hazardowe, czyli karty, nie, no i to samo alkohol, nunu. Widzisz, i dlatego to już tak się, wiesz, zostaje, więc tam... Może dlatego ja szybko odpadłem z harcerstwa, wiesz, bo ja tam byłem bardzo krótko, tak? I jakoś było spoko nawet, ale jaki był pierwszy taki wyjazd, że musieliśmy spać na, pamiętam to do dzisiaj, w jakiejś szkole, na korytarzach, na materacach, to już stwierdziłem, że to jest trochę nie dla mnie, że jakby spoko, to nawet bieganie po lesie nawet mi przeszkadzało, też chyba byłam trochę zakochana w moim drużynowym, więc to też, wiesz, dobra, no, tak, gdzieś tam to wiadomo motywuje ta do miłość tego. To, tak, bardzo często, prawda? Niektórzy stawali w harcerstwie przez tą jednak, wiesz, miłość tam. Ale jednak to spanie na podłodze, nie za bardzo. Ja już, wiesz co, już wtedy już byłam za stara, za gruba na takie rzeczy, żeby robić, mając tam lat 15 czy 14, nie wiem, nie, to było. To, nie, ale to, twoje zdrowie. Dla mnie to, tak, zdrowie, twoje natomiast, nie, dla mnie to było coś cudownego, jakiś taki, wiesz, no, chyba każdy chłopak ma w sobie coś takiego, żeby tam trochę, oczywiście mimo, że no, teraz jestem pacyfistą, to w tym takim militarnym, aha, aha, o to chodziło. Plus, też to miało też konotacje troszkę, wiesz, takie patriotyczne, bo to była, wiesz, tak, komuna, tak, oczywiście, oczywiście. Moja drużyna 16 warszawska była, no, taka totalnie antykomunistyczna i myśmy mieli takie poczucie trochę takiego podziemia, wiesz, i taki, okay, lekko partyzantyczny. Coś, że szare szeregi, tak, coś... Wiesz, no, bo mieliśmy ten w ogóle sztandar z orłem w koronie. Za ten sam standard, okay, za komuny, to moglibyśmy mieć kłopoty. No tak. I on był przechowywany od 25 roku, wiesz, gdzieś tam po piwnicach, bo mogliby nam normalnie go zabrać. Więc to coś cudownego w tym harcerstwie. Fakt, że w pewnym momencie było coś takiego, że... Może ta struktura, jednak, wiesz, rozkaz, a ja miałem jednak taką bardziej artystyczną naturę i taką, powiedzmy, nie chciałeś, wiesz, być... free, flower, power, więc wcześniej czy mniej było wiadomo, że wyskoczę z tych krótkich spodenek. No, no tak. Dzisiaj bardzo ładne spodnie. Słuchaj, czy ty jesteś osobą teraz zabieganą? Czy jestem teraz w jakim sensie, że... Bo pytam, wiesz co, bo mało który, tak mi się wydaje, dziennikarz, a na co dzień właściwie pracujesz jako dziennikarz, też o tym zaraz pogadamy, tak, bo wiem, że nie lubisz też do końca tego słowa, masz w sumie, no, menedżerkę. Mam, tak, 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 mam. Wiolę, z którą pracuję ponad 20 lat, więc serdecznie ją pozdrawiam. Dziennikarz, który ma menedżerkę? No ale ja, właśnie, no tak. Weź, więc ja, wiesz, ja jestem taki, to też, ja jestem troszeczkę taki, jak taki szwajcarski scyzoryk, wiesz, jakby, aha, no, aha. Prawdopodobnie wiele jest jeszcze rzeczy, o których nie wiesz, że je w ogóle robię, no. No nie wiem, może, nie. Wiem, że chciałeś produkować kiedyś film, nie wiem, czy to się udało w końcu. Zrobiliśmy jeden odcinek pilotowy, jako, aha, okay, ja jako producent, i miejmy nadzieję, że to się uda, chociaż... Nie sądzę, ale liczę na to, ponieważ mam wrażenie, że on jest zbyt trudny jak na nadawcę, być może który go dostał, okay, w swoje ręce, ale, okay, kto wie, może się jakoś tam umysły otworzą, ale rzeczywiście fajny pomysł. Natomiast rzeczywiście ja jestem taki, jestem w ogóle spod znaku bliźniąt, ja nie wierzę w znaki, mhm, ale na przykład w moim przypadku, to nawet nie wiem, czy to są jakieś, bliźniaki, czworaczki, czy sześcioraczki, nie wiem, bo ja mam po prostu sześć różnych osób w sobie, wiesz, ja moim, okay, marzeniem, okay, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że moim marzeniem to jest, na przykład, dobrze, że ja tu wychodzę, ten, ale że na przykład w nocy jadę, mam kuter rybacki, zarzucam sieci, potem tu wracam, jestem nagle dziennikarzem, potem prowadzę program, potem robię podcast z Jasią Kołaczkowską. Ale potem... myślałeś o śnie kiedykolwiek w tym planie, w tym twoim scenariuszu? Nie, ale tam... to jest takie marzenie o takiej, że... O ciągłej zajętości. Zajętości, ale też takim jakby różnych kostiumach. O, kostiumach. Rozumiem. Rozumiem, okay, co to chodzi. Czyli taki, ja lubię się przeistaczać, czyli na przykład mieć i zawsze... Trochę jestem mitomanem, ale ten zawód temu trochę... Mówisz, sobie, co chcesz, słuchaj. Kamera przejmie wszystko. Mój wujek psychiatra chciał mnie leczyć w pewnym momencie. I dopóki nie zobaczył, że jednak to jest geniusz, cholera. Ale nie, po serio. Prostu. Miałem taki moment, że naprawdę mówił mój mąż, że trzeba się nim poważnie zająć, bo ja, wiesz, chciałem latać w kosmos, zbudowałem statki, których zaczynałem oczywiście wszystko, jasne, budować, jasne, nic z tego nie wychodziło. Chociaż bym się przyłożył, może bym był Elonem Muskiem, ale niestety nie wyszło. Natomiast ja lubię, jakby, wiesz, kostiumy w sensie różne scenariusze w swoim życiu, czyli, wiesz, tutaj jakby trochę konferencjer, tu jak trzeba, dobra, dziennikarz, nagle jakaś, ale wiesz, część tych rzeczy właśnie porzucasz, tak jak mówisz, budowanie statków, rozumiem, nie wiedziałem dlatego, więc to ten, ale na przykład kanał twój na YouTube od 5 lat właściwie nic się tam nie dzieje. Nie dzieje się, a jest wielkim sukcesem, to jest, no, niewiarygodne. Ja bardziej lubię tak, że ja, moim marzeniem jest tego, żeby nagle nic nowego, wiesz, żeby ten kanał na przykład gdzieś, cholera, w
ktoś Korei, by zapłacił po prostu. W Nepalu, nagle się okazało, że mam tam miliony fanów i że tam jestem super popularny. I musisz jechać tam. Tak jak Rodrigo, tak, słynny, Bayerful to ponownie ściema. Słyszałem. Słynny film o takim gościu, który był strasznie popularny i o tym nie wiedział, wiesz. Kurczę, jak to się nazywa? Nie pamiętam też tytułu, ale wiem, kapitalna o którym mówisz. Sprawa i taki trochę smutna historia, ale rzeczywiście... Nie, a jeśli chodzi o kanał na YouTube, to wiesz, ja mam... O, i tu jest druga rzecz, której dotykamy, no. Że podejrzewam, że gdybym ja pewne rzeczy doprowadził do końca, to nie mówię, żebym ten statek zbudował i już bym jakby fruwał zielonym maskiem i byłbym... Najpierw tym Starlinkiem takim, wiesz, tak. I potem tylko do mnie by doczepiali satelity, ja bym je wynajmował i za to... To jest cały plan! Ty masz cały plan w głowie. Mam, no ale właśnie mam, ale ja zawsze na etapie tworzenia, a potem przychodzi konfrontacja z rzeczywistością. I tutaj przyznam, że teraz to żałuję trochę, że ja nie byłem taki trochę wierniejszy temu YouTube'owi, bo sądzę, że gdybym się do tego przyłożył, tak. I tam parę rzeczy naprawdę wyszło, tylko że nawet jak zobaczysz ten mój kanał, to zobaczysz, że tam jest fajne. Zero konsekwencji, bo tam jest tak, nagle teledysk, nagle vlog, nagle jakaś... Ale to mi właśnie oddaje to, co mówisz teraz ty cały czas, że bierzesz coś, robisz, ale porzucasz, bo musisz dalej lecieć, no tak, ale wiesz, szukasz kolejnej podniety. Ja wiem, ale wszyscy spece tak zwani od internetu, tak. Którzy mnie spotykali tam i doradzali, to powiedzieli, słuchaj, musisz wrzucać o tej samej godzinie. Wiadomo. Musisz odpowiadać na komentarze. Wiadomo. Musisz pilnować czasu. Jak na przykład jej perfekcyjność równo 22, no ale wiesz, 2 minuty, nie jesteś pociągiem, nie, prawda, no Shinkansenem, tylko jednak ale polskim pendolino. Ale jestem. Więc jakby małe opóźnienie. Wybaczalne. Ale że gdybym był temu, wiesz, taki bardziej wierny, ja podejrzewam, że ja przetrzymałem taki moment, że ten moment, tak, jaki nastąpiło u mnie zniechęcenie, to był nadchodzący sukces. I ja po prostu tego... Nie przetrzymałeś. Tak, ale ja jeszcze wrócę, bo ja już mam pomysł. I ja jeszcze wrócę. Kolejny. Słuchaj, bo zaraz będziemy mieć przerwę, ale ja ci muszę zwrócić jedną rzecz, bo ja tego nie wiedziałam. To jest dla mnie hit. Że z wykształcenia jesteś, zapisałem sobie to, technikiem autoklawów medycznych z obsługą pieców sterylizacyjnych, gazowych i parowych. Tak. Co to kurwa jest? Tak, dlaczego coś takiego to wybrałeś? To jest niewiarygodne. Znaczy, to jest w ogóle istniejący. Tak, to. Czy to... autoklawy w ogóle ktoś się używa? Autoklawy, tak, istnieją. No słuchaj, to są sterylizacyjne maszyny. Tak. Więc no, ja oczywiście ci nie życzę, ale przy okazji jakichś tam przeróżnych operacji, wiadomo, wszystkie narzędzia chirurgiczne są sterylizowane. One mają sterylizację gazową bądź parową. Podejrzewam, że się technologie zmieniły i to może na pewno jest jakieś tam, super nowoczesne. Tak. Ale za moich czasów to były takie, takie duże. Właśnie można powiedzieć, no tak, właśnie autoklawy, czyli takie piece, wiesz, parowe. Wiem. I ja miałem na to papiery, ale na całe szczęście tylko 3 miesiące i zrobiłem ten kurs Dlaczego? Bo ja uciekałem przed wojskiem, no widzisz, jako harcerz, ale to już było komunistyczne wojsko, które mnie goniło. Jasne. Ja chciałem wyprzedzić ruch armii. Okej. I dziadek zresztą mi mówił, nie będziesz służył w komunistycznej armii, jesteś... Słusznie. Wartościowy chłopak, nie chcę cię, nie widzę cię w armii, nikt mnie zresztą w niej, chociaż armia sama chciała mnie, nomen omen, pułkownik Rybak, to jest ciekawe. Wiesz, jak się nazywał szef Wojskowej Komisji Uzupełnienia? Rybak. Jak się może nazywać koleś, który łowi chłopaków do wojska? No tylko Rybak, prawda? Ale za komuny tak było. Oczywiście. Byłeś w wojsku, nazywałeś się Granat, byłeś jakbyś w czołgach, to nazywałeś Lufa. No wiesz, po prostu... Kuchasz na nazwisko Kapusta. No, ale absolutnie. No, wiadomo. To, tak po prostu było za komuny. Młodzi nie wiedzą, możemy mówić, co chcemy, prawda? Ale rzeczywiście ten nazywał Rybak i strasznie mnie chciał. No ale ja nie chciałem i dekując się przed armią, najpierw przez moment mieszkałem u mojej cioci, która była łączniczką w powstaniu, więc to była już taka karta trochę dla mnie prawie wojenna. Jasne. No i zacząłem pracować, odpracowywać wojsko, chcąc jakby uprzedzić ruch wojska wobec mnie. Ten plan w pewnym sensie jakoś tam wypalił. Tak. Czyli, ale dzisiaj już byś umiał jeszcze obsłużyć autoklawę? Nie, nigdy w życiu. Już, tak, nigdy w życiu i w ogóle jak najdalej, bo po prostu, znaczy to był taki właśnie... Znaczy to właśnie świadczy o czym, że wiesz, ale ja wiem, no może jakby mi ktoś to pokazał, co z tym robić, ale raczej bym chciał być tego unikać. Jak najdalej. Tak, raczej. I słusznie. Dobra, zrobię sobie krótką przerwę, ale tak. Przerwa będzie ciekawa, bo pojawi się Shady Lady. Super, shady to, czyli taka ocieniona. Ona taka jest trochę, wiesz, taka shady w takim życiowym znaczeniu, że jest taka trochę podejrzana, wiesz, nie wiadomo, co ona tam kombinuje, ale jest też lady. Bardzo dobrze. Czyli wiadomo, czyli wiesz, jak to mówią, jak to jest, że diabeł w łóżku, anioł, jak to jest? Jest takie powiedzenie coś o kobiecie. Jest, to zaraz wygooglujemy. Tak, wiesz, zaraz sprawdzimy, bo ja też nie pamiętam. Natomiast Shady Lady pojawi się ze swoją piosenką, chyba to była jej pierwsza zresztą debiutancka piosenka pod tytułem Syp.
trudne słowo, ale słuchajcie, wy zobaczcie koniecznie, ja znam tę piosenkę, wy pewno nie, zobaczcie koniecznie, a my za chwilkę do was wracamy z Szymonem Majewskim, to jest jej perfekcyjność, zapraszam na drinka. Shady Lady zrobiła syp. Trudno się śpiewa takie słowo. Nie, no to ciężki, w ogóle polski język jest ciężki, no. Daj spokój. Chociaż i tak jakby to jest, wiesz, no, krótki w sumie wyraz, prawda, ale prawda. Mamy trudniejsze, no, wiesz, nawet scenariusz, zobacz, w słowie miłość, kurczę, wiesz, no. Prawda, nie mówisz, żeby łatwiej. Jest tak. Już z tego piosenka zbudowana, u nas miłość, nie dość, że w samej miłości, zobacz, miło, tam jest jeszcze ość, rozumiesz, ja nie wiem, dość, wiem. Że już ci musi stanąć coś w gardle, już wiadomo, że będzie nawet bolało. W samej miłości, że będzie ciężko, że będzie bolało, prawda, jakby. Ja tylko jeszcze zaczekaj, zanim przejdziemy do rozmowy, bo słuchajcie, bo Szymon oczywiście już chce, Szymon Majewski, który jest moim gościem, już chce dalej atakować, a ja muszę jeszcze tylko powiedzieć o dwóch rzeczach. Będziecie pierwszą taką, że chcę bardzo serdecznie podziękować moim patronom z Patronite. Pokażmy może ich listę, bo są super osobami, że wspierają mnie coś tam co miesiąc i dorzucają z tych swoich polskich marnych groszy dla mnie sprawa, kilka groszy. Tak. To jest cudowna sprawa. Gratulacje, super. Ja dziękuję bardzo i ja im dziękuję oczywiście. A wiesz, kto to jest, tak? Czy... Jest lista, widzisz, zobacz, proszę, wyświetla się lista tych osób, tak. Są super osobami, oczywiście niektórzy mogą też robić to anonimowo, więc wtedy nie ma na liście, hello, to jest RODO, wiadomo. A druga sprawa, jaką chcę zrobić, to zaprosić na debatę, która będzie odbywała się, Boże, pojutrze, bo jadę pojutrze do Wrocławia poprowadzić debatę z cyklu Debaty na Surowo pod tytułem dotyczące poliamorii. Gdy jeden partner to za mało, taki jest tytuł. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak żyć w związkach poliamorycznych, co jest z tym trudne. Będziemy rozmawiać z osobą, która żyje w takim związku i pytać, jak to tak technicznie wygląda, wiesz, tak... A jak na przykład z zazdrością wtedy, prawda? A no właśnie, to mnie to zawsze jest, jak wiesz, od razu mi przyszło do głowy, bo ja pierwsze jestem w takim... Co, nie? Związku... Ty nie jesteś poliamorycznym? Nie. Szkoda, jestem takim zamkniętym amorycznym od lat z moją małżonką a i też ileś tam jest emocji, wiesz, cały czas, prawda? Nie, no czyli jakieś jej spojrzenia, wiesz, ostatnio na przykład Timothée Chalamet. Jezu, piękny jest, tak, no to rozumiem. No jest niesamowite. Teraz wyobraź sobie, bo to jest nieprawdopodobna sytuacja, jak on jeszcze tam lata temu był, znaczy jest pewien typ, wiesz, jak jeździ. Nie będę już no byłem tak, jesteś, jak on. No tak, w sumie to jest tak. To, trochę. No kurde, ale wiadomo, no tak. Że już choćby nie wiem co zrobił, to już nie zdążę. I taką mieliśmy ostatnią sytuację, że z moimi dwoma kolegami, no przyjaciółmi, biegniemy po lesie, dbamy o formę. Jeden z nich w ogóle biega jakieś takie turbomaratony. Uprawiamy boks, no tacy, no... Ja wiem, chłopy. Biegniemy przez ten las, Campinos, jeszcze ten prawie Campinos harcerstwo. Taki... No prawie. Jeszcze ten Campinos taki powstańczo, wojskowy, coś takiego nam się udziela i nagle z tyłu, wiesz, za mną tam kolega Dudni, słyszę ten jego kopyt i nagle do mnie tak. Chłopaki, wiecie, kto to jest ten Timothée Chalamet? I mówię, ale co, zaraz, moja żona o nim ciągle mówi. No i nagle wyobraź sobie, że my w tym lesie, biegnąc, dbając o formę, ale już tak, no, bardziej goni nas, znaczy tak, gonimy, znaczy goni nas starość, a... Nie dogonimy młodości. Rozumiem, jasne. Czy jakoś tak bym powiedział. No. I ja nagle w tym lesie drżącą ręką szukam zasięgu, im pokazuję Timothée Chalamet i biegniemy, my, tak. Dziady, nad tym Timothée Chalamet, no kurczę, 27 lat, piękny, zdolny. Jest absolutnie przepiękny, super zdolny, to prawda. Wszystkie role trafione. To prawda, to i prawda. I taka gula nam śmiga i tam szukamy jakichś kiepskich punktów, wiesz tam. On jest do tego jeszcze skromny, jest przesympatyczny. Skromny, no więc w ogóle wszystko. I ten ma. Jest cudowny film, cudownie wzruszający oczywiście. Film Call Me By Your Name. Oczywiście. Który genialnie to zagrany. Córka, genialny, zagrany, i tak biegniemy i tak, wiesz, drżącą ręką ja patrzę na niego i tak próbujemy go trochę wysydzać, wiesz, a nie... Ale nie da się. Nie, no, ale nie da się, no i wiesz, tam jeden mówi, ale nie, tak to jeszcze dzieciak, w ogóle nie wiadomo, no co z niego wyrośnie, wiesz, o co chodzi. A, rozumiem, że, a, jeszcze, że jeszcze może coś tam się spierdolić po drodze, za 20 lat, wiesz, nagle no, 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 bębini wiadomo, i tak, oczywiście. Wiesz, poczuliśmy w sobie taką narastający, wiesz, jakby bunt. Pamiętam, że wpadłem do domu, to tam, wiesz, starałem się jakoś tam... Tak, no i ten Timothée Chalamet, coś tam, biegaliśmy po lesie i tylko o nim, wiesz, taki trochę byłem zły, zaraz zrobiłem mojej małżonce placki z cukinii, że chociaż tak może jakoś, wiesz, nadrobię. Może nie potrafi gotować Timothée Chalamet, o, może. Miałbym taką nadzieję, jest a tu to. Wiesz, za rok, książka kucharska, Timothée Chalamet. Tak, tak, super dania w 15 minut. Super dania w 15 tak. minut, wiesz. Nie, schudni jedno, co ja. Ale właśnie, widzisz, dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie chcę o tym porozmawiać. Chcę cię zapytać o coś, bo zacząłeś nagrywać jakiś czas temu ten podcast
z Jasią Kołaczkowską. Bardzo zresztą fajny, lubię go słuchać. Mówi się, tak się nazywa. Tak jak streaming trochę zabija telewizję, wydaje mi się. Czy podcasty zabiją radio? To jest, mam wrażenie, że to jest kompletnie inny gatunek. To tak? W ogóle mi się wydaje, że... Znaczy, coś w podcastach jest takiego jak z początku w ogóle radia. Czy ludzie słuchają, wiesz? Czyli no, to czym było radio kiedyś, prawda? No, a nie mogłoby być teraz, bo musi istnieć dzięki reklamom, przeróżnym rzeczom, prawda? I w podcastach jest coś takiego cudownego, że ja mam wrażenie, że to jest forma zabawy, spotkania dwójki ludzi, bądź jakby spotkania z człowiekiem, który je nagrywa, kompletnie prywatne, zresztą w ogóle zaskakujące miejsca, w których ludzie to słuchają, wiesz, na przykład, nie wiem, na siłowni, biegnąc po lesie, ludzie słuchają biegnąc po lesie audiobooków, to jest dla mnie niesamowite, to prawda. Nagle biegniesz po lesie i słuchasz jakiejś historii, wiesz, nie wiem, na przykład książka Mroza, prawda, i teraz wyobrażam sobie, wiesz, że nie wiem, czy na przykład ten... Albo biesy, wiesz, czy coś takiego, czy wtedy szybciej biegniesz, na przykład, czy jak biegniesz na przykład przy 365 dni, 5 dni Blanki Lipińskiej, wiesz? To przy waszym podcaście biega się moim zdaniem szybciej trochę. Czy szybciej właśnie, bo właśnie tak są takie, wiesz, macie takie tam dogryzanki tego, to no tak coś takiego, ale też mamy czasami bardzo, jak zauważyłaś, że tam też są rzeczy takie, czasami bardzo prywatne i odkrywające, bardzo, że my tam się odkrywamy często, czyli to nie jest do końca, że troszkę też przerabiamy swoje lejki, też depresyjne historie, które nam się przytrafiają. I ja mam wrażenie, że chyba nie. Chyba podcast to będzie coś całkowicie innego. Okay. Ale wiesz, że dowiedziałem się, że Polska jest piątym krajem europejskim, jeśli chodzi o rozwój podcastów. Na przykład te wszystkie podcasty kryminalne, no jakoś tak, nie wiem, dlaczego u nas jest tak, że lubimy, jak tam, nie wiem, że zabił Kowalski, czy za Stefanem zamknęły się drzwi więzienia. To słynna, to zaraz mogę ci opowiedzieć, co to za historia, bo to jest niesamowita historia mojego kumpla. A ja tylko powiem w takiej sytuacji, jedno ważne, że do kamery będę mówić teraz, że oczywiście jej preferencja wasza nadrinka jest dostępna w formie podcastu na Apple Podcast i na Spotify'u. Możecie posłuchać wszystkich odcinków z pozostałych tam 5 sezonów czy 6 zupełnie za darmo. Ale zauważyłem jedną rzecz, że nie wiem, czy to zauważyłaś, że komentarze ludzi czytających podcasty są bardzo świadome. Okay. To nie jest takie, czat, super fajnie. Tylko bardzo już takie konkretne. Tylko jest, czyli jakaś bliskość jest i na przykład byłam z wami, jestem z wami, to jest dla mnie ważne. Więcej słów bardzo świadomych i to nie chcę jakoś, wiesz, oceniać tych ludzi na przykład, że fani tego to są tacy, a fani tego co. Nie ma tam powierzchowności. Ktoś jak w to wejdzie i tam jest ich pewnie w skali mniej, ale to są tacy, że już zostają przy tym. No to podcast chyba wymaga takiego, wiesz, jednak skupienia, jednak włączenia się w to, chociaż no, nawet wasze podcasty trwają 20-30 minut, naprawdę. Tak, ale też już na przykład było parę takich 50-minutowych. Tak. No ale mówię tak średnio, no to wiesz, to jednak trwa w to głęboko, no już pomijam program, który godzinę unetrwa, no to trzeba w to jednak wejść, żeby, wiesz, żeby... Ale jest coś takiego, że zaczęliśmy słuchać ludzkich historii, że na przykład zauważyłem, że to jest niesamowite, na przykład, że zaczęły nas... Słyszałeś może o tej idei, która to nie wiem, czy to jest wymysł duński czy belgijski, że możesz wejść do księgarni, znaczy nie do księgarni, do biblioteki i masz też książki w formie czytanej. I że możesz wysłuchać historii normalnych ludzi, że ludzi, że nagrywają opowieści o swoim życiu. Czyli... Nie słyszałem o tym. Tak, i posłuchasz historii jakiegoś, nie wiem, Stefan Kowalski z Radomia opowie historię swojego życia, jak był tokarzem i na przykład zawaliła mu się firma i postanowił zająć się czymś i możesz wysłuchać historii każdego człowieka, że każdy człowiek jest jakąś książką, historią. Jasne, oczywiście. Nie ma tak, że są, nie wiem, no, jest, nie wiem, no, Gosia Rozenek, Timothée Chalamet i ktoś tam. Będzie wracać. Tak, i że to, no wiesz, zazdrość i to wszystko i nagle każdy nie, no jasne, z nas. Absolutnie, tu się z tobą zgodzę. Tak, jakby to jest może ciekawe, wiesz, taki w ogóle taki storytelling, to się ładnie mówi. Storytelling, jest coraz popularniejszy, jest też strategią, którą zresztą ruchy emancypacyjne wykorzystują od dawna i właśnie w ten sposób się próbuje przekonać ludzi do różnych rzeczy, opowiadając im właśnie konkretne historie. Znaczy nie to, że mówimy na przykład, że o, kobiety mają chujowo w życiu, tylko mówimy, tu pokazują konkretną kobietę, Ewelinę jakąś tam, która, prawda, musi w związku z tym, że jest kobietą, to ją spotyka i to bardziej przemawia do ludzi. Ja pamiętam wiesz, takie wystąpienie na jednej z konferencji, odchodzimy od tematu w ogóle, dziewczyny, która była transpłciową kobietą w wojsku brytyjskim. No.
fantastyczna sprawa. I ona opowiada o tym w ogóle, jak była wspierana przez swoich tam przełożonych. Jak świetnie. No to jest właśnie świetny przykład. Zajebista historia, wiesz. Tak. Wszyscy oczywiście skończyliśmy słuchać tego płacząc. Sala 2000 ludzi, głównie, wiesz, biznesmeni, dorośli ludzie. No ale po prostu jest to tak wzruszająca historia, że nie da się tego, wiesz. Niesamowite, no tak, tak, dokładnie. Więc być może będziemy teraz słuchać historii swoich. No to, kurczę, że każdy, na przykład każdy nagrał podcast ze swojego życia. To było niesamowite. Tak sobie wyobrażam, że nagle tam parędziesiąt milionów podcastów i tak wrzucamy je. I nawet jak znajomy, który pomagał mi zakładać te podcasty, powiedział, słuchaj, bo ja mówię, kurczę, kto tego będzie słuchać? Uwierz mi, że zawsze więcej niż jeden to już jest sukces. Wiesz, niż jedna osoba. Tak naprawdę, wiesz, no to jest jakieś spotkanie. Ja zawsze mówię, że jak ktoś poza tobą samym uważa, że jesteś artystą, to jesteś artystą. ale właśnie, a propos trochę tego, widzisz, bo ty, no twoja praca polega na rozmawianiu z ludźmi przede wszystkim teraz, prawda? No jeżeli chodzi o pracę dziennikarską. Tak, nie mam pytań Radio Z, tak. No powiedz jeszcze kiedy, żeby jakoś tak... nie, no niedziela 19, dobra. Bardzo dobrze. Nie, bo myślę, wiesz o czym, czy nie boisz się, że trochę staniesz się zbyteczny przez to, nie? Jakby, jak będą wszyscy opowiadać swoje historie, to co ty wtedy będziesz robić? Może tak, ale ja w ogóle... Ja tobie powiem, że ja właśnie nie robię wywiadów. Na dobrą sprawę, ja bardziej stwarzam atmosferę. U mnie tak jest, że jednak... Dziennikarka to jest, nie wiem, no Monika Olejnik, no... Właśnie ty cały czas boisz się tego słowa. A co, jesteś media workerem? Kim jestem? Media workerem. Bo są teraz media workerzy. Naprawdę? A nie, przepraszam, ja zacząłem się śmiać, może nie. Ale nie są, to i tak nazywa się ludzi, którzy, znaczy ja przynajmniej takich nazywam, pewno ktoś inny może znaleźć inną definicję. No to są wieszki. Czy ty jesteś media workerką, tak? Nie, ja na pewno nie. Bo to są ludzie, którzy, wiesz, podchodzą na tych takich wszystkich tam ramówkowych konferencjach, odpadają mikrofon i mówią, dobrze. No, można mówić. Nie, to ja, moje ulubione pytanie to jest, jak się jakaś tam gwiazda X rozstała z gwiazdą Y. Aha. I pierwsze pytanie było takie, podstawienie mikrofonu i porobiło się. No genialne, prawda? No jakby otwierają sobie tak, porobiło się. No i teraz już... A ty, ja sobie wyobrażam, niezłe gówno, co? Nie, to akurat jest... Nie, znaczy, słuchaj, kurczę, każdy jakoś też zaczyna. Wiesz, ja tak nie lubię czasami, bo to ja zdaję sobie sprawę, że to jest tak gdzieś tam, może to gdzieś po drodze porzucał, to akurat jest się straszne, że gdzieś tam ten zawód to gdzieś tam jedzie w dół, no bo jednak... A to zauważyłeś się, prawda? No zadałaś, no każdy z nas coś tam, ja tak jak mówię, no może ja tak trochę, bo ja też mam drugi problem. No co z tym, tam w nowym sezonie? Tak. No już takie... I co? Właśnie. Albo w ogóle już formatka pyta... Jakie są twoje plany na przyszłość? To moje ulubione pytanie. A, to jest tak. Kurwa, tak, tak. Ja byłam kiedyś naczelną takiego miesięcznika ogólnopolskiego, Gazeta Studencka. To już było lat temu kilka, on już nie istnieje oczywiście, bo to drukowane, więc wiadomo. I jak po prostu widziałam dziennikarz, który przynosi mi wywiad, który kończy się pytaniem, jakie są twoje plany na przyszłość, to takich opierdalam. Po prostu mówię, ty powinnaś to wiedzieć, zanim przyjdziesz na rozmowę. Przychodzisz i dopytujesz o szczegóły. Chcesz wiedzieć nie co, jakie plany, tylko kiedy ta płyta, kiedy ten, wiesz, film. Jakby tak. Przygotuj się, kurwa, do tego wywiadu. Nie, no to jest jakiś... Ja może tak z tym, że ja się tam nie uważam za dziennikarza, ja też mam drugą taką, że ja taki jestem trochę czasami, przepraszam, że żyję. Wiesz, że ja mam coś takiego w sobie, że nie, to ja nie... No zresztą moja pani... Taka skromność. Coś takiego, wiesz, ale to jest... Już nie będę, wiesz, bo ta komuna znowu dzisiaj, już nie chcę tam, bo... Komuna i młodzi Szalamej na razie. Młodzi osiwielią, wiesz, od tego, że przyszedł, ja ich ciągle opowiada, jak to drzewiej bywało, ale rzeczywiście już coś takiego w komunie, że cały czas ci powtarzali, że jesteś durniem. I naprawdę to było jakby, wiesz, takie prawie, że to powinno wisieć na niektórych szkołach. Jak ci tak powtarzają, to jak nagle nic niezawego przytrafił ci się taki jakby zawód, trochę taki bardziej wyróżniający, to rzeczywiście tak jakby do końca nie wiesz, że to robisz. Więc ja mam cały czas wrażenie, wiesz mi, to jest, że mimo, że już mam te 55 lat właśnie w tym roku, to ja ciągle mam wrażenie, że ktoś przyjdzie i powie, panie Szymonie, przykro mi, nie ma pan wyższych studiów, zabieramy mikrofon, zabieramy wszystko. Wiesz, że właśnie wróci ta mentalna komuna, która jest gdzieś tam, wiesz, czy w głowach, no, ale wiesz, nie co po niektórych. Masz menedżerkę, to jakby jesteś w ogóle, wiesz, 30 ja wiem, lat świetnie do przodu. Ale no to tak, to prawda. No, dlatego ja jestem taki trochę taki, jak teraz, trzeba, to ja nie teraz jestem. Ja jestem trochę zazdrosna, wiesz, o tą menedżerkę, bo ja też Ja jestem trochę tak, że jak trzeba, to właśnie tu, że jednak trochę showman, a tu, że ten, a tak naprawdę to ja w ogóle uprawiam boks, a tak na serio to jestem harcerzem, wiesz. No właśnie, to, że jakby jeszcze. Co, to zawsze jakiś taki scenariusz taki poboczny jest. A ja najwyżej będę prowadził wesela, dobrze, zostawcie mnie. To akurat zajebiste, bo to dużo się płaci. Zresztą wiesz, wszystkie te fuszerki są zajebiste. A w świecie takiej właściwie no po prostu prawdy, w jakim żyjemy, bo ja mam wrażenie, że trochę tak jest, że dzisiaj zwłaszcza politycy, polityczki mówią cokolwiek,
co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, zero odpowiedzialności za to jest, no bo musisz przyznać, że jest, wychodzi jakiś polityk, mówi, nie ma koronawirusa i schodzi, nie? I jakby no, nikt nic z tym nie robi. Jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, no za takie coś po prostu byśmy go wszyscy z jakimś ostracyzmem społecznym zmusili do jakiejś rezygnacji albo chociaż schowania się w cień. A dzisiaj, czy w ogóle dziennikarstwo dzisiaj ma sens, skoro musimy, no bo wiesz, bo dziennikarz musi zaraportować teraz to, że ten, a to ten powiedział taką głupotę, ale jednocześnie nie może powiedzieć, że powiedział głupotę, bo to jest ocenne jednak słowo. Ja wiem, tak. Czy dziennikarstwo w ogóle ma sens w tym? Jakoś chyba trzeba to odpowiednio wyświetlić, wiesz, no ja jestem też trochę komikiem i satyrykiem i tam też staram się tym, prawda, żartem jakoś operować, ale rzeczywiście raczej mam wrażenie, że to się powinno nie właśnie ocennie, ale tak jakby wyświetlać, wiesz, punktować, pokazywać to, wiesz. Natomiast no, rzeczywiście masz rację, że w ogóle w tej chwili to tak wygląda wszystko, że właściwie to się jakoś tak samo napędza. Zauważyłeś, że tam wychodzi ktoś rano, rzuca jedno słowo, a ten jest z całym szacunkiem jakiś tam. Tak. I potem już jedzie się na to cały dzień, takie koło zamachowe, no. Horror. Wiesz, teraz w związku z tym, co się dzieje, no to mamy w ogóle jeszcze jakby, no. Tak, dodatkowo jakby poziom jeszcze w ogóle, no tak. Inną sytuację i też jakby to też trochę jest utrudnienie, to jest prawda dla ciebie, bo ja sam na przykład dzisiaj, wiesz, nie zrobiłem odcinka mojego podcastu z Jasią Kołaczkowską, nie dałem tego w ogóle, tylko powiedziałem, słuchajcie, no trudno nam jest uśmiechać się, bawić, cieszyć, kiedy to się dzieje w Ukrainie, co się dzieje w tej chwili, no to jest tak blisko, a poza tym nagle mamy wrażenie, że jakiś palant, zresztą tak jak powiedziałaś na samym początku, nagle jakiś w chorym śnie tak. facet, to będzie mówić już po 70, nakazał nam śnić jego własny sen. Jedno, co jest z tym niesamowite, bo wiesz, moja cała rodzina walczyła, dziadek walczył, wszyscy, już nie wiem, znowu, ale wiesz, dziadek, powstaniec. Ale to, że tobie jakaś rodzinie takie... miałem, wiesz, powstańców styczniowych i myślę sobie, że może nareszcie jest ten czas, bo widzę, wiesz, lęk mojej małżonki, widzę lęk moich dzieci i nagle, że może raz coś takiego się przytrafi, że naprawdę jedna rzecz, która mnie buduje w tej chwili, to jest to, że wszyscy stoimy razem, wiesz, i nawet jakby ten palant Putin zechciał, no kogo on by miał w tej chwili zaatakować? Co cały świat? Wiesz, jest Australia, nawet Szwajcaria, która tak, 200 to lat prawda, to prawda. Nie robiła nic, poblokowała mu te jego, konta, wiesz, no tak, konta tak, czy jego tych wszystkich typów. I ja w to wierzę, aczkolwiek wiesz, oglądając ten dramat i tak nawet dzisiaj, wiesz, jak siedziałem tutaj, słyszałem tutaj chłopaków, którzy pomagają ci robić program, czy... Tak, z tego miejsca, drużyna jest. Widziałem na dole rejestrację ukraińską, tak. Dzisiaj przejeżdżałem, widziałem chłopaka, który jechał z całą rodziną ukraińskim samochodem i zagubił się gdzieś w ulicach, tam ktoś na nie, i wiesz, i nie wiedział jak tu skręcić, i wiesz, i ja widzę co się dzieje, no 400 tysięcy ludzi przyjeżdża do Polski, jasne. Jeszcze więcej stoi na granicach, my się zachowujemy oczywiście niesamowicie, pomagamy w ogóle, wiesz, jest duża pomoc, ale jednocześnie wiesz jak to widzę i mam takie, mam w sobie, wiesz, bo jestem cholera z jednej strony pacyfistą, a z drugiej strony, no ja kurczę naprawdę, gdybym że może to budzi się tobie taki żołnierz, że chciałbyś... Nie, no budzi się we mnie, wiesz co, no, na serio, gdybym mógł jakąś tam przeniknąć, już nawet sam myślałem, że się jakoś pomaluję, nie wiem. Wiesz, oczywiście ja mam to, że ucieram w jakiś taki czarny humor, ale chciałbym dopaść tego typa, wiesz, no, rozumiem, tego Władimira, bo na serio... Fantazja wielu osób, podejrzewam. No wiem, że jest to fantazja, tak. Bo nawet mam wrażenie, że już chyba to jego najbliższe otoczenie, nie chce śnić snu tego niektórzy tak wariata, mówią, to prawda, wiesz, tak, bo tak on naprawdę zaczyna wyglądać na odciętego, jak on ostatnio poinformował o tym, wiesz, tej opcji atomowej, że oni tam coś zwiększają, to ja widziałem, wiesz, miny tych jego generałów i na serio, oni wyglądają tak i to jest jedna rzecz, która, wiesz, nie chcę się tam psychologizować, ale ja podejrzewam, że on, wiesz, poszedł tam do siebie gdzieś pod te tony betonu, przykrył tą betonową kołdrą, oni wyszli na korytarz, jeden do drugiego, ty stary, wiesz, tam Władek, nie, serio, to wiesz, no nie, dobra, słuchaj, niech on tam sobie pogada, daj mi się mu jakiś tam leki, Afobam, Xanax, wiesz, niech on sobie i siedzi po tym, a my robimy swoje. Wiesz co, oczywiście robią straszną rzecz, ja teraz oczywiście, bo jest gdzieś we mnie, wiesz, moją ucieczką jest gdzieś ten humor i może, natomiast rzeczywiście mnie to po prostu rozkłada, ja, wiesz, próbuję nawet sobie gdzieś teraz reglamentować, jak oglądam wiadomości, oglądam się, ja widzę, wiesz, ludzi schylonych, ludzi zalękniętych. Mhm. Dzisiaj spotkałem mojego przyjaciela z radia, młodego chłopaka, który ma małe dzieci, wiesz, moje dzieci są dużo starsze i on mówi, Szymon, ja się naprawdę boję. Nie, no ja wiem, co ten palant rozkręci, wiesz. Myślę, wiesz, że jesteśmy wszyscy, jakby szukamy także wspierajcie, słuchajcie, to jest taki mój apel, wspierajcie wszystkich, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, sztama, słuchajcie, wszystkie animozje, że tak powiem, zakopać, jesteśmy razem i pomagajcie, jak możecie, otwierajcie strony, można pomagać niesamowicie, udzielając mieszkania, wysyłając leki,
ja widziałem młodych kupujących w aptece leki, które jadą dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają dzieje, albo jadą na front. Nawet wojskowe ubrania są szukane. Są ja nawet dzisiaj z synem przeglądałem, bo tam mieliśmy jakieś takie amerykańskie kurtki, wiesz, i może to, wiesz, no, żeby coś po prostu robić. Także... Sztab, tak jest. No. I to oczywiście przesłanie też aktualne, oczywiście ode mnie. Natomiast zrobimy sobie krótką przerwę, żeby oczywiście, odsapnąć. Na przerwie spotkamy się z dr Anną Torpedą, która zupełnie z innej beczki, bo będzie odpowiadać na pytania związane oczywiście z ludzką seksualnością, z ludzkim pożądaniem. Bardzo krótko. Jest coś takiego w ogóle? Wydaje mi się, ona twierdzi, że jest. Pożądanie? Ale wiesz, że ona siedzi w Honolulu, to kto to no wie? No tak, ale wiesz, no jak wszyscy pożądają Timothée Chalamet, no to... Ja na pewno. W każdym razie to tylko zajawka oczywiście, bo cały odcinek w niedzielę o 20:00 jak zwykle na YouTubie. Zobaczcie, co będzie się w nim działo. To dr Anna Torpeda, a my za chwilkę do Was wracamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dr Anna Torpeda. Spotykamy się znów we wtorek na chwilkę, na króciutko w jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Ja oczywiście mam dla Państwa pytania, a właściwie odpowiedzi. Nie mam pytań, mam odpowiedzi. Pytania macie Państwo przecież. Państwo zadajecie pytania mnie, a ja udzielam odpowiedzi. Tak to działa, tak ten świat działa, tak działa ten program Porady Seksualne dr Anny Torpedy. Proszę Państwa, ja oczywiście dzisiaj tych porad mam niedużo, dużo więcej tych porad. Znajdą Państwo oczywiście w każdą niedzielę o 20:00 na YouTube. Proszę sobie zajrzeć na YouTube. Moi przyjaciółki i perfekcyjności, tam wszystko będą Państwo mogli znaleźć, wszystkie odcinki, wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi, no generalnie no po prostu całe szaleństwo tego całego zamieszania, które tworzymy razem ja z Państwem. I pamiętajcie, pytania zadajemy zawsze w poniedziałek, zawsze na Instastory, zawsze na Instastory jej perfekcyjności. Także proszę tam zaglądać, można wtedy przeklikać, napisać, bęk, pytanie będzie zadane i później odpowiedź będzie udzielona. Proszę Państwa, oczywiście jedziemy. Ja szybciutko przejdę może do pytań, bo widzę, że Państwo będą chcieli znać po prostu na nie odpowiedzi, prawda? Pytanie pierwsze brzmi: mam dwóch chłopaków i nie potrafię wybrać, którego kocham. Co robić? Proszę Państwa, to jest chyba częsta sprawa, mi się wydaje. Ja mam też tak w życiu takie doświadczenie miałam, że kochałam więcej niż jednego mężczyznę, więcej niż dwóch mężczyzn, więcej niż trzech mężczyzn, więcej niż czterech mężczyzn, więcej niż pięciu mężczyzn, więcej niż sześciu mężczyzn, więcej niż siedmiu mężczyzn, więcej niż ośmiu mężczyzn, więcej niż dziewięciu mężczyzn. I to jest maksimum. To już więcej nie. To już byłoby szaleństwo, prawda, dziesięciu. No co, dziesięciu bez przesady. Dziewięciu to jeszcze jest okej. Okay. Dziesięciu to już jest szaleństwo, proszę Państwa. Ja właśnie kochałem kiedyś dziewięciu. Co tu robić? Jak wybrać tego jedynego? Po pierwsze, czy rzeczywiście trzeba wybierać? To jest dobre pytanie, proszę Państwa. Poliamoryczność, czyli prawda, wielomiłość, to jest coś normalnego, można, prawda, żyć z wieloma osobami, tylko żeby one o tym nie wiedziały, bo inaczej to nie jest poliamoryczność, tylko normalnie kurwa zdrada, więc tu nie kombinujcie, kurwa, tylko trzeba to dogadać ze wszystkimi uczestnikami tego całego wielokąta. Proszę Państwa, także to może to jest opcja, może to jest jakieś rozwiązanie, żeby poradzić sobie w ten sposób, żeby nie wybierać, żeby wziąć wszystkich tych, których się kocha, być z nimi wszystkimi szczęśliwym, prawda? Z jednym się spotkać, z drugim się spotkać, z trzecim się spotkać, z czwartym się spotkać, z piątym się spotkać, z szóstym się spotkać, z siódmym się spotkać, z ósmym się spotkać, już na dziewiątego dzisiaj nie będzie czasu, także jutro niech on tu czeka. Proszę Państwa, to jest rozwiązanie, oczywiście, że tak. I Państwo mogą to zrobić. No a jeżeli już rzeczywiście trzeba dokonać wyboru, no to jak go dokonać? Nie wybierać żadnego. Jak mówi staropolskie powiedzenie, co miało być twoje, twoje na zawsze będzie. Puść to, a wróci samo. Proszę Państwa, i tak trzeba chyba zrobić. Puścić i niech oni zdecydują, który wróci. Tak, proszę Państwa, to jest moja porada. Doktor Anna Torpeda, dziękuję serdecznie. To by było na tyle, proszę Państwa, dzisiaj. Mamy tylko malutko czasu, więc ja tylko tak troszeczkę Państwu tutaj zajawić mogłam te odpowiedzi. Proszę pamiętać, że widzimy się już w niedzielę o 20:00 oczywiście na YouTube. Na YouTube mogą Państwo oglądać cały odcinek porad seksualnych dr. Anny Torpedy, do czego zachęcam, zapraszam i polecam. Proszę zadawać też pytania w poniedziałek na Instastory i perfekcyjności, a my dodatkowo widzimy się oczywiście na TikTok, tam możemy także znaleźć, obserwować, do czego Państwa zachęcam, zapraszam. Ja się nazywam dr. Anna Torpeda, dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. I
to była doktor Anna Torpeda, którą oczywiście zobaczycie w niedzielę o 20:00. Zachęcam już teraz. A ja was chcę zachęcić jeszcze do tego, żebyście wpadli, jeżeli jesteście z Warszawy, w najbliższą sobotę na Clown Fiesta, część druga. To jest takie specjalne wydarzenie pod tytułem Drag and Burlesque Night. Co prawda ja ani drag, ani burlesque to nie za bardzo, ale clown to jak najbardziej. Więc zrobię krótkie stand-up podczas tego wydarzenia. Wpadajcie koniecznie w sobotę. Ja cały zysk z tego wydarzenia przekazuję na, oczywiście na wspieranie tutaj uchodźczyń, uchodźców LGBT, którzy docierają do Polski. Zresztą tak samo myślę, że możemy to pokazać. Dochód z przyszłego tygodnia z mojego stand-upu w Łodzi także będzie przeznaczony na to w całości. Więc wpadajcie, jeżeli chcecie w ten sposób pomóc, żeby się jeszcze pośmiać i pomóc, to jest taka opcja. O. I koniec reklamy. Musi być reklama trochę, wiesz. Nie, ale tak, nie, to absolutnie nie, ale poza tym super, wiesz, no, że jakoś tak działasz. Cokolwiek robi, to może, wiesz, jakby, tak myślę, że to jest... też, wiesz, tyle właśnie w no, tym cholera trudnym czasie, więc jest taka jedna iskierka, że to takie, wiesz, że na nowo poczuliśmy się tacy, wiesz, po prostu razem i gdzieś zmobilizowani i widzę tak jakieś niesamowite, wiesz, obrazki, co robią ludzie, jak się próbują. Teraz na przykład wczoraj też moja, nasza znajoma zadzwoniła do nas, że pieski, wiesz, które, no wiadomo, no kurczę, no człowiek jest gdzieś tam najważniejszy, ale się okazuje, że te pieski gdzieś tam ze schronisk, które przerażono, żeby je przetransportować tutaj do Polski 300, wiesz, tam z jakiegoś schroniska, wiesz, no te czworonoże biedaki, które w ogóle sobie, wiesz, gdzieś tam nie radzą. Niesamowite takie postawy, na przykład teraz ta historia tego aktora, tego Shana Penna, który kręci film i on idzie, jak się okazuje, na piechotę. Tak. Też kręcił film akurat o kurczę, początku. Trochę się zaczął, jakby dobrze zbiegło, że tak powiem, ten konflikt to też po prostu straszne, no. Tak, ale to ja chcę za to wrócić trochę do przeszłości twojej. Dobrze, dobrze, oczywiście tak. Bo tak o teraźniejszości to będziemy smutno gadać, ale ja chcę zapytać ciebie o coś, co było zabawne, czyli Szymon Majewski Show. To był taki trochę chyba, jeżeli mogę tak. Nie wiem, czy to się zgodzisz, ale szczyt popularności chyba twojej. No bo telewizja to jednak wiadomo, telewizja, nie? Chociaż nie? Tak między nami to, gdybym ja miał to jakoś tak przeliczać, wiesz, na miliony na tych ludzi, którzy mnie zauważyli, to chyba tak na serio to tak najbardziej Wieczór z Alicją. Bo jednak Wieczór z Alicją, który to był rok? 93, no pierwszy polski talk show. Ja tam występowałem z takimi przeróżnymi dziwnymi przedmiotami, które gdzieś tam tworzyłem w śmietniku na Ochocie. Pamiętam i wyciągałem jakieś badyle tam, przeróżne rzeczy, jakieś stare narty, nie wiadomo co, to w ogóle jeszcze pamiętające też PRL, ja coś z tego kleciłem i to pokazywałem, to wtedy pamiętam, że oglądalność w szycie tego talk show to było 8-9 milionów. No ale też inaczej oglądalność wyglądała wtedy, a teraz. Małysza, no. Prawda? Dzisiaj już nic nie ma takiej oglądalności. No, nic, wiemy, nic, że... tak, wszystko się właśnie przez te wasze wszystkie streamingi, no właśnie, miliony kanałów, piercingi, podcastingi, to wszystko rozumiesz gdzieś poszło. Już nie ma. Słuchaj, to jest niewiarygodne. Ciągle się dowiaduję, że jest tak, już wiesz, nagle wskakujesz na, dobra, chociaż ze mną to jest akurat tak, ja jestem takim mistrzem w tym, że na przykład nie wiedziałem przez 3 lata, że mam Twittera, to jest najlepsze. Jak to nie wiedziałeś? Nie wiedziałem, naprawdę. Że jak się okazuje, że to, co pisałem na Facebooku, znajomy mi tak to zainstalował, że to, co pisałem na Facebooku, tak wskakiwało na Twitter. I znajomy mówi, że mi tam odpisał, ja mówię, nie wiem, i sprawdzałem, czy nie mam fejkowego konta na Twitterze. To było ciekawe. Potem nagle, wiesz, już to założysz, już się umościsz, nagle ci wymyślają Snapa. Snap padł, to nagle ci wymyślają coś. Teraz już nagle się okazuje, że jest TikTok. I że nagle, wiesz, to jest niewiarygodna rzecz, że teraz możesz na przykład mijać kogoś, wiesz, w kolejce, albo, nie wiem, idąc, ktoś, wiesz, na hulajnodze jedzie i ty nawet nie wiesz, ale to jest gwiazda TikToka i na przykład możesz mieć, na przykład nagle może się okazać, że, nie wiem, pijesz z ciocią herbatę, przychodzisz do niej na herbatkę, pijesz i na przykład myślisz, że ciocia tam, wiesz, ma już 60 par lat, a nagle się okazuje, że ona jest gwiazdą TikToka to i ty młoda, nie wiesz, i nagle ta ciocia ma... Ba, nawet sama ona nie wie, bo wnuczka ją nagrywa. Tak, nagrywa, oczywiście. I się okazuje, że ona jest gwiazdą TikToka i nie ma świadomości, że na przykład miliardy na świecie oglądają. I to jest dla mnie niewiarygodne, że się podłożyły jakieś takie przedziwne byty, coś, że zaraz ktoś coś takiego wymyśli, wie, że... I, ale co jest dla mnie straszne, jak widzisz, lubię gadać, coraz krótsze formy. Że to jest straszne, dwie sekundy, zaraz dwie sekundy, to już wiesz, młodzi ziewają. Jezu, dwie sekundy, nie, ja odpadam, w połowie już odpadam, wyłączyłam w połowie, ile to trwało? Dwie sekundy, tak jest, ja po sekundzie, jest. Więc będą
formy na przykład takie nanosekundowe, że na przykład, że już właściwie tylko trzask okiem i już, nie, to już dziady to robią, wiesz. Ale to akurat śmieszne, co mówisz, bo wiesz... Ja ciągle mi się wydaje, że jestem nowoczesnym, bo jestem na Facebooku, a ludzie, wiesz, człowieku, Facebook to tam Mojżesz zakładał, prawda? Z jednej strony to jest oczywiście, to co mówisz jest ciekawe, to znaczy to, że jakby... śmieją się. Koszt wejścia jakby na ten rynek mediowy się zmniejszył dramatycznie. No właśnie. Bo kiedyś trzeba było być w telewizji, żeby cokolwiek zrobić. No nie. Dzisiaj każdy ma komórkę, jest producentem, aktorem i tak dalej. No tak, i wiesz, biegnie jakiś koleś z telefonem i on już, wiesz, a tam, wiesz, wozy transmisyjne jadą, wiesz, producenci, coś, a tu nagle przychodzi jakiś chłopak, wiesz, tylko muszą mówić siemanko, siemanko, wbijajcie, a ja tego nie umiem. Parę razy próbowałem i właśnie nie poszedł mi ten kanał, wiesz, młodzi tego, bo ja zaczynałem, dobry wieczór, witam państwa serdecznie, a powinienem by mówić siemanko, 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 no widzisz, nawet nie umiem. A to można poćwiczyć. I tu suba, ja nie wiedziałem, gdzie on jest, czy tu, czy tu. Ja akurat tam pokazywałem, rozumiem. A za mnie mówi, stary, on był tam, ludzie nie subowali, gdzie, bo źle pokazywałem. No się pokazywałem. A nie powiedziałeś siemianko, nikt nie wszedł. Ale widzisz, no, tym, co dzisiaj się sprzedaje tak naprawdę w mediach społecznościowych, jest uwaga, prawda, uwaga człowieka, to znaczy wiadomo. Czy ja zapytam jeszcze o ten Szymon Majewski show. Pytaj się o to. Czy to musiało się skończyć, czy to także to jakoś... Wiesz co, to jest też tak trochę... Właściwie na dobrą sprawę to tak między nami, no. to mogło cały czas być. No właśnie. Ja do tej pory nie wiem, dlaczego tego nie ma, ale to już musiał być kogoś innego tu zaprosić. Słowo daję. Bo to było 12 udanych sezonów. Ja cały czas mam wrażenie, że to trwa. Gorzej. W jakim sensie? Ja cały czas nagrywam te odcinki, tylko że ich nigdzie nie widzę. Ale w głowie nagrywasz te odcinki? Czy nie, że ja mam ekipę, wszystko, no naprawdę. To byłoby super, gdyby to była prawda. Nie, na i nagle się to okazuje... To super, rozumiesz? I nagle ja wchodzę, nagle, o co chodzi? Come on, taka robota... I masz 17 sezonów, i nagle sobie 17 sezonów, kochani, ja przez ostatnie 15 o coś nagrywałem. A moja żona mówi, nie, Szymon, tego nie było. To jak nie w pięknym mówię, umyśle. Serio? Jak w pięknym umyśle. Nie, ale rzeczywiście, wiesz co, właściwie to nie wiem. Dlaczego? Ale to już musiał być kogoś innego spytać. Bo tam, ja sprawdzałem, oglądalność nie spadła jakoś, to nie było tak, że tam nie, były dramatyczne... Słuchaj, teraz to by marzyli. No więc to już trzeba by... Oni są tu niedaleko, mogą spytać. Nie, tam chodziło coś, jakaś taka, wiesz... To chyba, wiesz co, było tak na serio, było związane z tym, że ja zrobiłem reklamę. Dużo. No. I bankomat PKO BP stał w TVN-ie. I Edward Miszak, który wypłacał pieniądze z bankomatu, myślał, że to ja jemu płacę. Aha, rozumiem, a to nie, tak nie było. I to nie było, ale jakby, wiesz, głupio było, bo to jakby, no wypłacał, więc jakby myślał, i co to się stało, że ten Majski, który ja zatrudniam, on mi w sumie płaci. I to o to chodziło. Do ucha mi mówią, że teraz stoi już tylko Euronet. Tam naprawdę? Tylko tak, Euronet. Na serio? Tak. A no widzisz, no to się zmieniło. Zmieniło się. Ale tuż po tym, jak ja, wiesz, odszedłem stamtąd, wtedy wszedł ten Euronet, no. Myślę sobie, też postacią, którą stworzyłeś kiedyś, był ten Edward Ącki. Tak. To oczywiście większość z was tego nie pamięta. Coraz bardziej jestem do niego podobny, wiesz o tym. Ponoć tak mówili, że żona Frejda. Żona mi ostatnio powiedziała, Szymon, jak już wziąłeś te włosy do tyłu, wyglądasz jak Ącki. On rzeczywiście tak miał trochę. Tak. Zastanawiam się, wiesz, bo to była taka postać, która, to co w niej było fajne, to, że ona wchodziła w kontakt z ludźmi. Tak. To coś, czego teraz już dzisiaj nie robisz. Dlaczego właściwie nie ma takich gagów, skeczy? Znaczy, to było takie... Boisz się ludzi? Nie. Ale to było trochę takie, nazwijmy to językiem nowoczesnym, takie pranki, prawda? Bo on tak, robił trochę, to, tak, coś trochę takie pranki. Rzeczywiście my wchodziliśmy z kamerą, między ludzi wchodziliśmy, wiesz, na jakieś kongresy. Nie, no, ale partyjne. Ramówkę prowadziłeś chyba z stacji razem z Miszczakiem i z kimś tak, tam. Tak. Też wielu było zazdrosnych o jego urodę, wiesz, o złote zęby. O złote zęby, zwane złotymi tarasami. Tak. One miały taką nazwę. To była, wiesz, najlepsza inwestycja, wiesz, tam naprawdę to było serio złoto, na serio, ale te zęby zginęły, wiesz, to jest ciekawa sprawa. Oczywiście, wiesz? Że tak. Nie ma, no wiadomo. Oczywiście. Nie, ale wiesz, to rzeczywiście była taka sytuacja, że to było takie dla mnie... Dziwne trochę, bo chociaż to było właśnie takie, znaczy dziwne, ale to było takie doświadczenie kostiumowe, wiesz, tak jak pokazywałeś, wiesz, no, drag queen, prawda, występy, tak. Kurczę, no to było coś takiego, że przywdziewając tego Ąckiego, ja się nim stawałem, wiesz, nagle zaczynałem myśleć inaczej, stawałem się jakiś taki, wiesz, tak jakbym nie rozumiał wszystkiego, a jakąś taką swoją miałem taki logikę był. I to było piękne w kostiumie, to jest cudowne, wiesz, prawda, że jakby kostium ci daje... Nagle jakąś, no, albo ci siłę, albo ci ją odbiera, albo... Teraz jedyne, co takiego robisz właściwie podobnego, gdzie masz kontakt tak z publicznością szeroką, no to jest coś, powiedzmy, na kształt stand-upu, który robisz... Nie chcę cię obrażać, ale ty chyba mówisz o tym, że to nie do końca jest stand-up. No to nie jest stand-up, bo to jest taki storytelling, monolog, to co robię w teatrze, w teatrze. To w teatrze, no właśnie. Weź powiedz, kiedy coś można zobaczyć. Nie, no, gram teraz Mamin Szymka, czyli monolog o mojej mamie, dosyć wzruszający i to rzeczywiście jest tak, że pierwszy raz... Widzę ludzi, wiesz, na swoich występach, którzy, no... Ale to jest poważniejsza sprawa, no zresztą tak. Ja też się tam wzruszam, mam dwa takie bardzo trudne momenty, ale to jest takie moje pożegnanie z mamą. A drugi to jest taki monolog, który teraz zagrałem 150 raz o...
O moim małżeństwie, z kolei o ważnej kobiecie w moim życiu, czyli mojej małżonce, tej, która się ogląda mi za Timothée Chalamet, jak wiemy. I tu będzie ciężka dzisiaj rozmowa, bo ja znowu sobie przypomniałem o tym Timothée Chalamet, a już dzisiaj o nim zapomniałem. No. Może wprowadź go do tego stand-upu. Właśnie powinienem, tak, wprowadzić. Ale też w tym stand-upie pozwala sobie na przykład na przekleństwa i to tak chyba nie mało. Troszkę tam jest, ale nie dużo jak na mnie, wiesz? Nie boisz się, że to zepsuje na przykład twój wizerunek takiego właśnie pogodnego, nie, ale szalonego? To tam nie, ale tam nie ma dużo tego. Nie, to jest tylko wtedy, kiedy trzeba, wiesz? Kiedy ja mam jakiś moment takiego przegrzania, ja tam nie nadwyrężam jakoś. To jest raczej takie... nie nadmiernie, wiesz, tam tego nie jest dużo i to w momentach jakiegoś takiego przegrzania, wiesz, okay. No tak jakby... Czyli nie... To zapytam cię inaczej, mówisz, że to nie jest stand-up, a co to jest stand-up dla ciebie? No tak, ja tam stoję, to prawda. Nie, a ja na stand-upach często siedzę, więc... Naprawdę? To nie jest sit-up? Sit-up czy sit-down? Wiesz co, jak czasami już jestem zmęczona, to po prostu przysiadam sobie tak moim półdupkiem. Nie, to skromnym. Jest taki bardziej monolog, chociaż rzeczywiście ten o małżonce, ten one-man show, to jest bardziej, może ma charakter stand-upowo taki satyryczny, ale Mamin Szymek to już jest taki, no nie, w sumie jest, można powiedzieć, że to jest monolog. Ja myślę, że to jest spektakl, tak, monolog. To jest no coś tak. takiego, ponieważ to jest rzeczywiście historia od do. W one-man show raczej mam... Takie, wiesz, przenikania Jasne. Różnych impresji, czy improwizuję. A w monologu jest jakby od moje dzieciństwo, czyli czas, kiedy byłem trochę podobny do Timothée Chalamet. I rozkwitu... Czyli coraz mniej. Rozkwitu i takiego, no, zjełczenia i... Do Edwarda Onckiego. Do Edwarda, do zonckowienia i takiego po prostu, no, przekwitania, no, krótko mówiąc. No, ale dobra, ale to jest taki... I nocnych potów, czyli... tego, co mężczyźni też mają, jak się okazuje, właśnie, mają. Bo to ostatnio mam. A co to jest stand-up dla ciebie w takiej sytuacji? Wiesz co, ja nie wiem, bo ja też to śledzę tą formę i trochę nawet czasami im zazdroszczę, ale to chyba, no wiesz, jak ja na przykład słyszę, że słuchaj, na no to trudno nie mieć guli, jak się dowiaduje, że na występ, słuchaj, że oni potrafią zapełnić tam arenę, Atlas Arenę. Wiem. I przychodzi, nagle mi Rutek mówił, że słuchaj, tam przychodzi, nie wiem, 30 tysięcy ludzi. Tak jak, wiesz, ja byłem na, kurczę, Depeche Mode na przykład, wiesz, albo teraz jadę na The Cure i co, 30 tysięcy ludzi na, jak tam w ogóle, jaką masz intymność, więc dla mnie to jest tak, że ja, wiesz, no widzę ciebie, mówię tu, żart, widzę czyjś uśmiech, a jak widzisz uśmiech kogoś, kto, wiesz, macha ci z Radomia, a ty jesteś w Warszawie i tam on gdzieś siedzi, wiesz, na 16-tysięczny rząd. Ale bileciki za 110, wiesz, to się liczy. To jest niewiarygodne. Ale znaczy, on mi opowiadał, że to jest w ogóle inna energia, że to trochę tak jak koncert, tam inaczej. Ten żart musi być jak puenta. A ja opowiadam raczej historię, wiesz. Ja na przykład trochę, tam jest serce, wiesz, tam jest trochę... No, nie Rozumiem, ale oczywiście, wiesz, no jakby obserwuję ten stand-up i wiesz, to stało się i to jest niesamowite, tylko... I też, wiesz, bardzo na przykład opowiadam osobiste historie, więc stand-upy chyba są takie bardzo osobiste, bardzo często, prawda? Jak myślę, że takie powinny być, no. Prawda, powinny być, czyli tak. O swoim doświadczeniu. Jestem ciekaw na przykład twojego, jak to, wiesz... Ja mam kilka różnych programów, więc mogę cię na któryś zaprosić. W Warszawie na razie nie mam zaplanowanego, ale jak będzie, nie to... wiem, jaka musi być zasada, wiesz. Teraz czytam zresztą niesamowitą powieść, kurczę, w ogóle polecam wszystkim Dawida Grossmana, kurczę, kapitalny pisarz, i wchodzi koń do baru. I cała książka dzieje się podczas jednego stand-upu. Tak. Niewiarygodne. Tak. I tam w ogóle coś się odkrywa w tej historii, jeszcze nie wiem, bo niestety teraz nie mogę się skupić przez to, co się dzieje. Wiesz, ja to gdzieś tam ciężko przeżywam i tak mam takie, wiesz, momenty, że nie jestem w stanie wtedy czytać, wiesz, no i ten, no. Musimy zrobić przerwę jeszcze, bo dobra. Shady Lady przed nami jeszcze w drugiej dobra. Swojej piosence. Czy Shady jest gotowa? Bo ja nie wiem, czy ona jest gotowa. Shady! A, jest gotowa, mówi. Właśnie, słyszę, skromnie, swoim basowym głosem powiedziała jestem. Słuchajcie, więc za chwilkę dla was Shady Lady w swojej najnowszej piosence Jazda. Przygotujcie się więc na niezłą jazdę po prostu. Jazdę już łatwiej wymówić niż zdecydowanie. Prawda? Tak, ale pisze się chyba przez Y, z tego co pamiętam, w tytule, dobra. Więc to jest taka jazda. Jazda, czyli czy zdam maturę? Jazda? Nie, ja nie zdam. Ja właśnie miałem problem z tym. Wiem. Zaraz zobaczymy Shady Lady w piosence Jazda, to jest jej perfekcyjny. Zapraszam na drinka. Jesteśmy z powrotem, to była Jazda oczywiście i Shady Lady. Też tak umiesz?
Ale, takie ruchy też coś... Nie, to, nawet tak, tylko że ja na przykład już na przykład takie zejście na koniec, jak Shady Lady zrobiła, żeby dłużej to wytrzymać, to może być problem. Tylko rzeczywiście chodzę na treningi pięściarskie, więc tam w miarę z tą formą nie jest źle, ale rano rzeczywiście tak trochę... Rano gorzej. Cierpię na tak zwaną dolinę pięciu stawów, wiesz, że jakby wszystkie pięć stawów się naraz odzywa, tu coś tam strzyka, wiesz, kolana na przykład ostatnio, nie bolały mi nigdy kolana i teraz zauważyłem, że je mam. W ogóle myślałem, że ich nie mam, był taki moment. No tak, bo to tak jest. Nagle się okazało, że je mam po jakimś, bo ostatnio zrobiliśmy jakiś taki przejście po Campinosie 30-kilometrowe z kijkami i tak już kończyliśmy po nocy jak tacy, wiesz, partyzanci, także niesamowite. To było harcerstwo. Ale trochę powiedz, tak. Ale a propos tego, bo i Shady Lady i Drag Queen, ciebie czasami malowano. Tak, tak, ty tak. Czasami chodziłeś w damskich ubraniach. Tak i na przykład powiem ci, że jak... Do dziś się zastanawiam, co to było, ale jak... Byliśmy młodzi, się poznałem z moją żoną i zaczęliśmy chodzić ze sobą. Ona bardzo, nie chcę tak, może, nie wiem, to jest dosyć intymna historia, ale lubiła mi zrobić oko. Okej. Okay. I trochę mnie malowała, wiesz, no. Coś, ja byłem taki chłopak, no taki Timothée Chalamet, więc wybraliśmy sobie jeszcze Timothée Chalamet ze zrobionym okiem. Chociaż już on ma oko piękne oczy ma wystarczające, oczywiście. No więc ja jeszcze miałem zrobione oko i Magda lubiła mnie tak troszkę właśnie podmalować i ja czasami właśnie nawet tak sobie chodziłem z lekką kreską, wiesz. Ale nie przeszkadzało to tobie? Czułeś się w tym jakoś nie, tak okej? Nie, kompletnie. Zresztą ja nigdy nie miałem jakiejś takiej... Zresztą ja uważam, że w ogóle myślę sobie, że ktoś... Że czasami jakaś nienawiść do orientacji często się bierze z jakiegoś niepewności co do swojej seksualności. No tak, często jest no tak. Autoagresją w gruncie rzeczy, albo też tym, że wiesz o co chodzi, że i potem niepewności, więc ja wyrzucam tą swoją agresję przeciwko tym, co do których żeby mam się jakieś podejrzenie, bo jakby ten, a ja nie, ja w ogóle wiesz, jakby zawsze raczej no moim wyborem, już nie mówię, że po prostu tylko moja żona, to raczej wiesz, ta płeć. Niemniej jednak na przykład ja nie miałem problemu, że na przykład odejmuje mi męskość na przykład zrobione oko. Zresztą myślę sobie, że każdy, my nie jesteśmy jakby zdefiniowani w 100%, gdy powiedzieć, że chłop, kobieta, bo jak wiemy, ta granica jest to 10, że może być ktoś, kto na przykład jest, pociągają kobiety, a na przykład lubi spojrzeć na przykład na fajnego faceta, wiesz. I no, tak jak, to jest prawda, Timothée Chalamet. Jak wiemy, jest Timothée Chalamet. Tak, dokładnie, no na przykład. I wiesz co, i ja pamiętam, że, a w ogóle, słuchaj, na przykład jak nosiłem, no w ogóle moje ciuchy, Boże, wtedy, no ja miałem przerąbane, bo przecież, wiesz, ciągle mnie chcieli tłuc, wiesz, no bo ja, wiesz, jakieś koszule takie... Coś kojarzę. Nosiłem, no, no... Doświadczenie takie kojarzę. No, znamy to, a jeszcze, jak już wspomniamy, po prostu PRL, prawda, głęboko, gdzie w ogóle facet już z długimi włosami, jeszcze, wiesz, jak Timothée Chalamet, kręconymi albo kolorowe, wiesz, krawaty, czy jakieś wzorzyste marynarki, no to naprawdę... Ale właśnie rok temu, kiedy ty mówiłeś, to powiedziałeś, że właśnie, że zastanawiałeś się nad tym, co czyni faceta w takiej sytuacji. Co czyni? Jest piękna piosenka Szala Aznawura, What makes a man, rozumiesz? Co czyni faceta w sobie i czym... A co twoim zdaniem czyni faceta facetem? Kurczę, w ogóle to teraz już... Co ciebie czyni facetem? Ja myślę, wiesz co, że... Ojej, no... Nie wiem, bardziej bym tu widział, wiesz, to w jakiej sferze, wiesz, wrażliwości, czegoś takiego, co nie musi mieć jakby potwierdzenia. Oczywiście, wiesz, ja czasami lubię tam, wiesz, pobeczyć, wiesz, gdzieś mieć, no ale takie, wiesz, jakieś, nie, na pewno w jakichś nie odnajduję męskości w tych wszystkich takich rytuałach, których się wydaje, wiesz, czyli ja mogę być super męski robiący placki cukinii dla mojej małżonki i wiesz, czy na... A chodzący w sukience dzisiaj na przykład? Ja? No na przykład dzisiaj. To i założył sukienkę, to... Nie, znaczy myślę sobie, że wiesz, no, nie mam na to jakby po prostu, ochoty, wiesz, co? Nie, no jasne, wiesz, to opowiadając, innego, tak, ale opowiadając na przykład o tym, jak ja rzeczywiście się przebierałem i pamiętam, wielokrotnie się przebierałem też za kobiety. Tak. Niektórzy uważali, że to banalne, ale my akurat robiliśmy taki tam sporo takich, na przykład różne mis, prawda? I ja pamiętam, że się nauczyłem zakładać pończochy, wiesz, i to jest niewiarygodne, że wiesz, naprawdę mi, jaka była strategia tych zakładania na przykład pończoch i jak to w ogóle, wiesz, i nagle zacząłem sobie myśleć, kurczę, to jest niesamowite, wiesz, w ogóle
to ile w tym jest, wiesz, zawsze na przykład moja małżonka jak zakłada pończochę, to jest to dla mnie no, coś najcudowniejszego na świecie i to jest, wiesz, jakieś takie bardzo dla mnie, wiesz, seksowne i takie... Musisz kiedyś z Janną porozmawiać koniecznie o tym, jak zakładamy rajstopy z kolei. Bo rajstopy to jest jeszcze inna strategia. To jest zupełnie inna strategia. A bo pończochy to są te bez, z obciętymi gadkami. Tak. Bo pończocha to jest ta rura jedna. Tak. Dobra, ja wiem, co te dwie rurki. Tak. Bo ja myślałem, widzisz, rajstopy. Rajstopy to są jakby z majtkami do końca. Te tak. Takie do... Tak. Czyli zbroja, kawałek zbroi. To musisz koniecznie porozmawiać o tym z Asią kiedyś w waszym podcaście, bo my mamy bardzo potem doświadczenia z Janną, z racji tego, że jesteśmy nie najszczuplejszymi osobami na świecie i to wymaga od nas już zupełnie innych strategii, zupełnie innych strategii. No właśnie, bo to jest, bracie, wiesz, bo tam tą rurkę jedną to, wiesz... No rurkę to... łatwo włożyć. Łatwo, tak, tak. A nasunąć na dupala to nie tak łatwo. To już musisz kiedyś porozmawiać. Słuchaj, no ale przecież ja nosiłem rajtuzy w przedszkolu. Ach, ale ja byłeś szczupły. No tak, ale te rajtuzy jednak były skarpetko... Wiadomo. No, rajtuzy w przedszkolu wszyscy nosiliśmy. Rajtuzy były spodniami, majtkami i skarpetkami. Wszystkim naraz, prawda? To prawda. I prawie, bo były długie, więc prawie też t-shirtem już, prawda? I ja pamiętam, jak z nimi stopniowo wyrastałem z tych właśnie z tych rajtuzów i to było niewiarygodne, że ponieważ był PRL, więc trzeba było oszczędzać, więc mama mi te rajtuzy dostosowywała do mojego wzrostu, więc zaczynało się opowiem, że obcinała tu, potem obcinała tu, więc już w pewnym momencie to już miałem takie jakby, takie właściwie takie leginy, wiesz, no coś, to było niewiarygodne, wiesz, Jezus ma. I to było zielone albo brązowe. To zawsze było zielone i brązowe. I butelkowe jakieś, no i jak mama mi to zakładała, to wierzy mnie tak do góry. No jak wszystkich, to ja jest tak, oczywiste. Wiesz, wisiałem w tym. To jest chyba oczywiste, tak się robi. Wiesz, i ten Timothée Chalamet... Tak podskakiwał. Wiesz, musiał podskakiwać w tych rajtuzach, jak na takiej gumce, to straszne. Wyobraź sobie, że... Myślał o tej brzoskwini. Słuchaj, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo musimy zaraz kończyć. Dlaczego w Polsce nadal tak wiele osób uważa emancypację osób LGBT za coś złego? Znaczy nie wspiera postulatów ludnościowych, nie chce, żeby osoby LGBT miały równe prawa. Jak sądzisz, dlaczego tak jest? Wiesz co, no bo gdzieś jako, wiesz, jakieś demony... Cis, hetero, facet. Tak, wiesz co, jakieś demony, wiesz... Wiesz co, ja nie umiem, czasami, wiesz, bo ja mam taki, jestem, wiesz, że pomiędzy działaniem a tym, że czasami rzeczywiście, wiesz, gdzieś kimś tam, wiesz, takim opadnięciem rąk, wiesz, ja się zastanawiam, czy to jest jakiś... Wiesz, że za mało może było jakiegoś takiego spokojnego, że to też może się powinno coś, wiesz, w szkole być takiego, że nie czarnkowego, wiesz, komunikowania o tym, że jakby wpuścić, wiesz, jakby, powiedzmy, że jakby, mam wrażenie, że czasami, wiesz, to ten demon, rozumiesz, jest taki, bo on jest gdzieś tam daleko, przeraża nas coś, a w momencie, kiedy nagle byśmy, wiesz, jakieś debaty, rozmowy, spojrzenia sobie w oczy, opowiadania o swoich problemach, nagle się okazujemy, że jesteśmy gdzieś blisko, wiesz, i że możemy znaleźć ten wspólny język. I ja naprawdę, uwierz mi, wierzę, że to jest wszystko na etapie właśnie jakiejś edukacji. Storytellingu, wiesz, opowiadania o tych historiach, to co ty powiedziałaś właśnie, opowiadania o tym, o doświadczeniu naszym, wiesz, czyli tego, że no co czyni faceta facetem. Przecież to nie jest tak, że każdy z nas jest już bykiem, musi być dzikiem, z wąsami, rosochaty i chodzić w zbroi, prawda? Pewnie. I że to jest chłop. Wcale nie. Wiesz, jakby to nie, że nie ma tych samych, a z kolei dziewczyna to, że wie, no jakby, no słuchajcie, no o co chodzi w ogóle, że tu gdzieś, jakby wiesz, wrażliwość to się liczy, no jacy jesteśmy dla drugiego człowieka, wiesz, więc... Jacy jesteśmy dla ciężko drugiego mi człowieka. O tym, wiesz, bo ja jestem w ogóle, mam jakby... Czasami Magda, właśnie moja żona, mówi, kurczę, dlaczego ty tak nie potrafisz czasami się zmierzyć z poważnym tematem, tylko wiesz, ja niestety uciekam w żart, wiesz, jak się robi poważnie, uciekam w żart. Robię. Też na przykład dla mnie przyjście dzisiaj było takim trudnym trochę, bo wiesz, ja cały czas mam wrażenie, że ja służę do rozśmieszania. Mhm. Jak jest ta straszna wojna, to ja po prostu od razu mam wrażenie, nie, zaproście kogoś, kto o tym powie poważnie, więc taki czuję się trochę, a jednocześnie chcę pokazać solidarność z tymi ludźmi, wiesz, wszystkimi, którzy dotknęła ta wojna i wiesz, z Ukraińcami, którzy w tej chwili przyjeżdżają po prostu do Polski i tak chciałbym, wiesz, powiedzieć im, wiesz, że sława Ukrainie i że oni, wiesz, dadzą radę i tak czuję, że i zawsze myślę sobie, ojej, to nie dla mnie, może ja nie powinienem o tym mówić, a czasami nagle widzę, dzieje się coś takiego strasznego i myślę sobie, kurczę, no właśnie wyjdźmy z tych swoich granic, powiedzmy, wiesz, pokażmy, nawet kosztem tym, że czasami możemy dostać w zęby albo ktoś, wiesz, tam splunie, no. I to będzie moje ostatnie pytanie do ciebie. Ja propos trochę z tym związane, bo jest politycznym pytaniem. Bo kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, prezes Kaczyński powiedział, że między innymi przez ciebie przegrał wybory. Pamiętasz to? Ojej, przez Radio Z i ciebie przegrał wybory. Słuchaj, moje pytanie brzmi, bo będą niedługo wybory.
czy przez ciebie Kaczyński znowu przegra wybory? I jak zamierzasz to kurwa zrobić? A czy chciałbyś, tak? Ja trzymam kciuki oczywiście, no. Wiem, ale ja już myślę sobie, że ja już nie mam takiej siły, ja mam trochę na innym, wiesz, to nie wiem, czy moje podcasty są w stanie zmienić sytuację, tym bardziej, że jakby opowiadamy o... Jesteś nadal w Radiu Z. Ale jakim... No tak, że może ten... Słuchaj, no nie wiem, może... A kiedy są te wybory? Za rok, czy za ja rok? Ja bym musiał wrócić, wiesz, do satyry znowu, a ja trochę teraz mniej rzeczywiście stałem się takim, wiesz... szermierzem i właśnie takim bardziej, wiesz, leśnym facetem w rajtuzach biegającym, wiesz, kurczę, trochę muszę ten mieczyk znowu, wiesz. To może no, trzeba na ten czas. Może tak, ja tak, wiesz, jak myślę, wojski zadał w ruch, znowu, teraz jest znowu, wiesz, barykada, znowu jest, wiesz, jesteśmy i nawet się cieszę, że jest taki, jakby tak bym chciał. Właśnie, dlaczego zawsze jest tak, że my dopiero jesteśmy w stanie się zebrać, jak coś... O tym w ogóle nie mów, bo to już dla mnie w ogóle inny temat. Uważam, że Polacy, jak nie dostaną kopa, to nie potrafią się ogarnąć. Ale ja właśnie nie chcę, czy to może osiągnąć bez tego kopa, czy nie jest niewiarygodne. Obawiam się, że nie. I to jest smutna chyba jakaś konstatacja. Wiesz, no niesamowite, wiesz. Czyli na razie nie zamierzasz pokonać Kaczyńskiego. Znaczy, ja w ogóle, wiesz, jestem taki od pokonywania, mój ci jakoś, ojej, taki... Ja na razie tego Władimira chciałbym, wiesz, bo dobra. Ja mam... Znaczy, wiesz co, jest kolejność. Nie, ja ci bym... Nie, najpierw nie, Władimir to, nie, Władimirowicz. Nie, w ogóle ja bym, wiesz, nie stawiał tutaj znaku równości, bo to w ogóle nie jest, wiesz, ja jednak... Nie, nie równość, tylko kolejność. Nie, ja wiesz co, ja po prostu gdzieś myślę sobie, że... Bo ta nawet satyra trochę taka się stała, wiesz, w tej chwili jakaś, kurczę, wiesz, taka... W tej chwili jest taka jakaś zniżka, wiesz, cholera, wiesz, jakby tak nie... Tak też sądzę. No. No, muszę zakończyć jakąś pozytywną myślą teraz, ale mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe i że jednak ty wrócisz do satyry i że będzie do góry szło. Słuchaj, no ja może tak. Na razie jestem po prostu dziennikarzem, podcasterem, wiesz, no. I tej wreszcie trzymajmy. Kto to był? No Szymon Majewski jest dziennikarzem, podcasterem, moi drodzy. Dzisiejszym gościem także programu Jej Perfekcyjnie Zapraszam na Drinka. Strasznie dziękuję ci za przybycie dziękuję dzisiaj, bardzo, za czas dziękuję. Poświęcony. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję też oczywiście Shady Lady za wspaniały występ. Wszystkim obecnym, raz jeszcze oczywiście wszystkim realizatorom. Ja tylko chcę powiedzieć tak, raz jeszcze pozdrowię i podziękuję oczywiście moim patronom, bo muszę to zrobić, bo ich kocham i dziękuję im za to, że są i że mnie wspierają. Oraz oczywiście zaprosić was za tydzień. Jak zwykle za tydzień widzimy się we wtorek o 22, mam nadzieję, że punktualnie. Moją gościnią za tydzień będzie stand-uperka Ola Petrus, którą być może znacie i kojarzycie. Także zapraszam was serdecznie już teraz, żebyśmy zobaczyli się i zobaczyły się za tydzień. Ja wam serdecznie dziękuję i robię to, co zwykle, czyli rzucam do tyłu. To był program Jej Perfekcyjność. Zapraszam na Drinka.